Jest już projekt przyszłorocznego budżetu Ełku. Ma to być budżet proinwestycyjny, bo aż 60 milionów złotych zaplanowano na budowy i remonty. To trzykrotnie więcej niż w tym roku. Jednak miasto będzie musiało się zadłużyć. W wyniku planowanych dochodów i wydatków mamy deficyt budżetowy, który wpływa właśnie na zwiększenie tego długu miasta. I jest to propozycja sfinansowania tego deficytu, bądź poprzez obligacje, bądź ewentualnie zaciągnięcie kredytu, ale to będzie przedmiotem decyzji jeszcze Rady podjęcia uchwały stosownej. 40% przyszłorocznego budżetu, zaplanowanego na 142 miliony złotych, przeznaczono na nowe zadania. Tak duża suma związana jest z możliwością pozyskania środków unijnych, do których jednak miasto będzie musiało dołożyć własne pieniądze. Środki zewnętrzne mają być wykorzystane m.in. do modernizacji stadionu. W pierwszym etapie prac zaplanowano wymianę płyty głównej boiska, położenie nawierzchni tartanowej nabieżni oraz budowę trybun. Drugi etap to etap finansowany z Unii Europejskiej. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie część rekreacyjna, a więc powstaną boiska wielofunkcyjne, lodowisko, plac zabaw i miejsce do spotkań rodzinnych. Bazę sportową w Ełku ma polepszyć też nowa sala sportowa przy szkole podstawowej nr 2 i gimnazjum nr 1 oraz boisko na osiedlu Konieczki. Jeśli chodzi o unijne fundusze, to największe miałyby wpłynąć na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w siedliskach, którego budowa ma ruszyć w 2009 roku. Rozpoczniemy również w przyszłym roku tworzenie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, ściekowej i oświetlonowej w obszarze Technoparku, gdzie mają powstać nowe firmy, które mają dać miejsce pracy ełczanom. Po latach przypomniano sobie o osiedlu grunwaldzkim. Z tego właśnie miejsca zacznie się modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w mieście. Dopiero po tych robotach zostanie wymieniona nawierzchnia ulic. Projekt budżetu miasta był konsultowany z mieszkańcami, a ci mają swoją listę potrzeb. Trzeba teraz, proszę panią, jak najwięcej drzew, bo są tak wycięte, że do minimum już. Poprawić chodniki chociażby, bo są w złym stanie. Trochę chodników, park trzeba byłoby odnowić nasz. Inwestycje zamieszczone w projekcie budżetu to dopiero plany. O ostatecznym kształcie przyszłorocznych wydatków zadecydują radni.